Zgodzą się z prezydentem na złość, chcieli zrobić i podjęli najpierw uchwałę o nieudzieleniu absolutorium, a później, która doprowadziła do referendum. W historii Słupska jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby tak wiele różnych organizacji, stowarzyszeń i środowisk osiągnęło porozumienie w jednej sprawie. Zarówno organizacje obywatelskie, przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy, związkowcy, radni Rady Miejskiej w Słupsku oraz członkowie wszystkich partii politycznych. Do upadku Słupska trzeba przerwać. Na naprawę Słupska nie jest jeszcze za późno. Wszystkich Słupszczan i każdego z osobna idźcie na referendum w dniu 27 października 2013 roku, aby dać szansę Słupskowi. Pani Lecka Wojewódzka, przewodnicząca klubu radnych Nowy Słupsk. Przepraszam. Przepraszam, kolega Krzysztof Kido. Pan Jarosław Madej. Błagamy, idźcie do referendum. Pokażcie władzy, że możecie nad nią panować, że możecie tej władzy pokazać czerwoną kartkę. Nie drążmy tego miasta. Podkreślić, iż jest to porozumienie, które jak widać jest bardzo kolorowe. W zasadzie skupia wszystkich oprócz osób bezpośrednio związanych z panem. Jeżeli chcemy poznać prawdziwy stan finansów miasta, stworzyć realny i transparentny sposób ich wydawania. Referendum, jeżeli chcę powstrzymać postępujący w Słupsku marazm w mieście, które nie jest miastem dla młodych ludzi coraz bardziej. W ostatnich 5 latach